Blisko 30 uczniów wzięła udział w 10. edycji gminnego konkursu pięknego czytania, który zorganizowany został przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie. Podstawową ideą konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci oraz promowanie dziedziny kultury, jaką jest literatura. Każdy konkurs, który mówi o książce, traktuje o książce i zachęca dzieci do czytania książki, jest wart pracy i kontynuowania. Mam nadzieję, że będzie 11 i 12 edycja konkursu w Piekoszowie. Konkurs pięknego czytania skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Jak co roku, dzieciaki najpierw czytały fragment tekstu własnego, a następnie zmagały się z tekstem przygotowanym przez organizatorów konkursu. Pewnego dnia macocha powiedziała do Drwala: trudna rada, mam. Nie mamy co do garnka włożyć. Musimy wyprowadzić dzieci do lasu i zostawić je tam. Może ktoś je przygarnie. Jak mógłbym zostawić moje dzieci same w lesie? Odparł przestraszony Drwal. Jeśli tego nie zrobimy, wszyscy umrzemy z głodu, powiedziała macocha. Czarna owieczka Jan Grabowski. Przez jakiś czas dziewczynki nie pokazywały się ze swoją perełką na ulicy. Podobno owieczka była chora. Aż tu nagle, pewnego popołudnia, popiołki wpadają do mojego ogródka. Buzie zapłakane, oczy pełne łez, a brody tak im się trzęsą, że słowa powiedzieć nie mogą. Oczywiście najwięcej emocji wykazywali uczniowie klas pierwszych, którzy byli debiutantami w tym konkursie. Stres był wyczuwalny, ale mimo tego dołożyli wszelkich starań, by zaprezentować się jak najlepiej. W grupie dzieci najmłodszych zwróciłam uwagę na sposób, w jaki dzieci składały wyraz. Czy robiły to pojedynczo, literkami czy sylabami? W pierwszej części, którą dzieci przygotowywały same, zwracałam szczególną uwagę na płynność i czystość pytania, na dykcję dzieci. Natomiast w drugiej części, w której dzieci czytały teksty, których wcześniej nie znały, szczególnie zwracałam uwagę na płynność czytania. Po zakończeniu prezentacji wszystkich klas ogłoszony został werdykt. W grupie klas pierwszych na trzecim miejscu znalazł się Filip Terelak, a na drugim ex aequo Nadia Król i Maja Łubińska. W tej kategorii mistrzami czytania zostali Maja Sulej i Nadia Lesiak. Spośród drugoklasistów trzecim miejscem nagrodzonych zostało troje uczniów: Karolina Kwiecień, Kacper Gus i Kacper Mróz. Stopień wyżej znaleźli się Jakub Miśkiewicz i Kamil Zimnicki, natomiast zwyciężczyniami w tej kategorii zostały Karolina Zaród i Gabrysia Jarosińska. W grupie klas trzecich mieliśmy 7 uczniów, spośród których 6 zajęło miejsce na podium. I tak, na miejscu trzecim ex aequo uplasowały się Inga Skrzeczowska oraz Julia Kuban, na drugim również ex aequo Ania Garbat i Kasia Jaworska, a zwyciężyły Patrycja Chruściak i Zosia Bogucka. Każdy uczestnik otrzymał książkę, gadżet oraz pamiątkowy dyplom.